Kochane, witam Was bardzo serdecznie. Z kilkuminutowym poślizgiem, za co przepraszam, ale wiecie jak to jest. Czasem po prostu technologia nie chce z nami pracować, ale udało się, udało się. Ja muszę przyznać, że pędziłam też dzisiaj po prostu, bo nie wiem jak Wy, ale ja mam dosyć dużą trudność w organizacji ostatnio z tą szkołą i tak wcześnie i ciemno o 5 rano, że te treningi mi się gdzieś przesuwają, ale wiedziałam z kim się dzisiaj widzę. Więc po prostu gnałam i pędziłam i dzisiaj pobiłam wszelkie swoje rekordy, jeżeli chodzi o bieganie, 5-15 na kilometr, po prostu to jest niesamowity wynik dla mnie. Kochane, witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Justyna Krawczyk, jestem licencjonowaną style coach, założycielką marki, firmy Jak być szczęśliwą kobietą. Jesteśmy dziś w programie Jak być szczęśliwą i stylową kobietą. To jest taki projekt, który wymyśliłam po to, żeby zapraszać cudowne kobiety, które mam przyjemność spotykać w swoim życiu, na swojej drodze. I pomyślałam sobie, że skoro takie cuda się u mnie dzieją, to może ja się po prostu będę dzielić nimi z innymi, czyli z Wami. Dzisiaj już tutaj zapraszam Kasię Złotkowską. Kasia już czeka na nas. Jesteś, Kasiu, kochana. Witam Cię serdecznie. Zobaczmy, czy nas dobrze słychać, czy wszystko jest dobrze. Ciebie widać, kochana, pędziłaś też w treningu, co? Powiedz. Tak, dokładnie, tak, więc podzielam Twoje jakby emocje, które były dzisiaj związane rzeczywiście z treningu, pędziłam, ale cieszę się, że się udało, że wszystko zadziałało i że jesteśmy. Kasiu, wiesz co, tak sobie patrzę na Ciebie, wiesz, bo to jest taki szczery program, szczere wszystko, co ja tutaj robię i my nie miałyśmy przyjemności poznać się osobiście. Ale znam cię już od dłuższego czasu i jestem przekonana, że jesteś fantastyczną kobietą. Twój uśmiech, twoja energia zaraża nas po prostu tutaj, mimo że przez internet, to mnie bardzo mocno. Zresztą poznałam ciebie dzięki również fantastycznej osobie, naszej wspólnej znajomej Anecie. Więc wiesz, no ja czekam na to spotkanie, ale cieszę się, że do tej pory możemy się poznać przynajmniej tak, jak się znamy do tej pory. Kochana, powiedz, jak tam pogoda u ciebie, jak ty się czujesz? Ja się czuję bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Pogoda miała być dużo gorsza, jest fantastyczna. A zresztą ja myślę, że trochę też tak kreujemy sobie rzeczywistość same, więc ten dzień zawsze może być piękny. Nawet jak pada i jak jest tragedia za oknem, to jest tak naprawdę cudnie. No nie, no wiesz, kochana, no to już powiedziałaś wszystko po prostu, co my chcemy słyszeć. Ja ostatnio, wiesz, robiłam, ponieważ mam w poniedziałki taki program też, swoje wyzwanie poniedziałkowe, Kopniak w dobrym stylu i właśnie robiłam też live'a na temat tego, jak nie stracić ani jednego dnia więcej ze swojego życia i właśnie to było między innymi o tym. Pada, nie pada, to ode mnie zależy, jak ja rozpocznę ten dzień i jaki on będzie, bo każdy może być cudowny. No fantastycznie, kochana, zaczęłaś, ja pozwolę jeszcze sobie od początku przedstawię Cię, Kasiu, zanim przejdziemy do dalszych pytań, dobrze? Tak, jak najbardziej. Katarzyna Złotkowska, dyplomowana nauczycielka stopnia junior 3, szkoleniowiec Stowarzyszenia Jogi... Polskiego Stowarzyszenia Jogi Iyengara. Ach, dziękuję. Założycielka warszawskiej ATR Zacisze Jogi, organizatorka warsztatów rozwojowych dla kobiet, organizatorka wyjazdów, ferii, wakacji z jogą i sportem, trenerka mięśni Dnia Miednicy, trenerka personalna, instruktorka jogi twarzy, instruktor fitness, pilates, pływania, lekkiej atletyki, narciarstwa, poduszek sensomotorycznych, piłek redondo i dużych, zdrowego kręgosłupa, terapii ruchem. Jak mówisz, kochana, łączysz kobiety w osiąganiu szczęścia i życia na pełnej petardzie. Pokazujesz sobą, że wszystko jest w zasięgu ręki i można realizować marzenia niezależnie od wieku. Tak, i to podpisuje się dwoma rękoma, dwoma nogami, serduchem i wszystkim, co możliwe, bo to jest prawda. Kasiu, cieszę się bardzo, kochana, że jesteś z nami. Powiedz, kochana, bo ja rzeczywiście kojarzę Ciebie z tym uśmiechem, z tą energią, z jogą, z różnymi właśnie warsztatami, wyjazdami, ale przede wszystkim kojarzę Cię właśnie z tym takim poczuciem, że Ty naprawdę jesteś szczęśliwą kobietą. Jesteś tą szczęśliwą kobietą? Czy ten sport i to wszystko, co robisz, pomaga Ci być szczęśliwą kobietą? No to tak szczerze, jeżeli mówimy szczerze, to powiem tak, to szczęście, które rzeczywiście w tej chwili mam ogromne w sobie, to nie jest tak, że to było coś dane od początku, to po pierwsze, tego się trochę chyba trzeba nauczyć, jak czerpać z życia radość i tak naprawdę, jeśli mam być szczera, to szczęście wewnętrzne osiągnęłam wtedy, kiedy
moje życie zaczęło się zbliżać, no nie wiem, przynajmniej 35 plus, to już musiałam mieć, kiedy już byłam taka bardziej dojrzałą osobą, dojrzałą kobietą, z przyglądaniem się otaczającego świata, bo no nie ma chyba, znaczy uważam, że w ogóle życie takie, które się toczy tak pięknie, jest wszystko super, to jest bardzo nudne życie, umówmy się, że te emocje i pozytywne, i negatywne, i różne burze w naszym życiu są po coś, tylko teraz wszystko od nas zależy, jak, w co je przekujemy, czy będziemy siedzieć i czerpać i przekręcać to na Boże, jaka jestem biedna, nieszczęśliwa, wszystko mi nie idzie i tak dalej, czy powiem, aha, no dobrze, tak się zadziało, to pewnie się po coś zadziało, przyjrzyjmy się temu z dystansem i zobaczmy, co jest. Więc tak, jestem obecnie bardzo szczęśliwą kobietą, ale to wymagało chyba troszkę pracy jednak, dlatego uważam, że każdy może być szczęśliwy. Nieważne, z jakiego pułapu startuje, innym jest łatwiej, drugim jest troszkę trudniej, ale wszyscy możemy osiągnąć szczęście. Kasiu, ale powiedz mi, kochana, bo ja doskonale rozumiem i czuję to, co mówisz, ale wiesz, mam też takie przekonanie, że to nie jest tak, że szczęście czy pewność siebie przychodzi po prostu z wiekiem. Mam wrażenie, że czasami nie przychodzi, bo dopóki my się na to nie otworzymy, nie zaczniemy szukać, to po prostu może nie przyjść. Czy ty próbowałaś tego szukać? Czułaś, że coś jest nie tak? Byłaś może na jakiejś terapii? Może to była jakaś książka? Co się u ciebie takiego wydarzyło? Znaczy pierwsza rzecz, jaką, no ja mam akurat taką, taki dar, że pracuję jogą. Joga nas zdecydowanie no, uwrażliwia na zewnętrzny świat, ale też uwrażliwia nas, na nasze emocje, na to, co się wokół nas dzieje. W związku z tym chcemy czy nie chcemy, im dłużej praktykujemy, im dłużej jesteśmy w tym procesie, tym bardziej się otwieramy i zmieniamy na różne rzeczy. Omen nomen, a propos twojego, Justynko, pytania, najwięcej zmian w moim życiu przyniósł bardzo potężny kryzys małżeński, który przeszliśmy z Robertem i to był, teraz oczywiście z perspektywy czasu, kiedy patrzę na to, to był najbardziej rozwojowy i najpiękniejszy czas w moim życiu. I taka jest prawda. Dlatego upieram się przy tym, że jeżeli co byśmy na swojej drodze nie spotkali, to można to obracać albo w sukces, albo w totalną porażkę, ale to już zależy od nas. Natomiast i też absolutnie, Justynko, zgadzam się z tobą, że jeżeli nie będziemy same dbały o rozwój, o takie szerokie postrzeganie świata, to nic się nie zadzieje. Ciągle będzie źle. Mało tego, mam jeszcze coś takiego, takie doświadczenie swoje, że dopóki nie uśmiechałam się do świata, to on nie uśmiechał się do mnie. Jak ja się zaczęłam szeroko uśmiechać i kochać go z całego serducha, to ten świat nie wiadomo czemu i dlaczego i w ogóle tak dużo energii tej fajnej i pozytywnej oddaje i tyle uśmiechu w różnych sytuacjach, że to jest niewiarygodne. I to są takie moje obserwacje bardzo świeże w przeciągu ostatnich 4 lat. I no właśnie, i dlatego oczywiście te zmiany w nas nie przychodzą same z wiekiem, to jest absolutnie, masz rację, to można przeżyć 70 lat i stać w miejscu, ale jeżeli szukamy, jeżeli dotykamy, obserwujemy, to naprawdę wow, dzieje się różnie. Piękne to, co mówisz, Kasiu, przepiękne, bo wiesz, ja też kiedyś myślałam, że życie to ma być właśnie takie bezproblematyczne, łatwe, sięgać po marzenia, mieszkać na Bali, a jak nie chcę na Bali, to gdzieś. Ja pamiętam, kiedyś mój tata powiedział, wiesz, ja byłam taka zaskoczona, on powiedział, że życie to nie jest tylko, to nie są tylko dobre chwile, a również złe. Ja byłam taka, nie, nie masz racji, w ogóle po co mi te złe chwile? A dziś absolutnie czuję to, co mówisz, bo faktycznie z największych kryzysów i najbardziej trudnych sytuacji, które mnie również dotykają, czy z moją córką, z jej szkołą, czy z moim mężem i kryzysy również potężne, które zaliczyliśmy, to były najbardziej wartościowe momenty w życiu, dlatego też, że byliśmy otwarci, mimo wszystko chcieliśmy zrozumieć i szukaliśmy sensu w tym wszystkim, co się stało. Nie, że przekreślone koniec, daliśmy ciała, coś nie wyszło, tylko mimo wszystko szukaliśmy tego sensu. I to, wiesz, no to po prostu są naprawdę jedne z najpiękniejszych, mimo że najtrudniejszych chwil w naszym życiu, które nauczyły nas tak wiele, że to były tak trudne momenty, że postanowiliśmy, że one widocznie były tak trudne po to, żebyśmy nigdy o nich nie zapomnieli. I to jest cudowne. A to, co ty też mówisz,
też jest piękne, wiesz, ja właśnie teraz wydałam książkę drugą, jak jedna mała zmiana może odmienić twoje życie. I tam jest taki rozdział o tym, jak kiedy wszechświat zaczyna sprzyjać. I ja jestem wręcz przekonana, mam cały czas dreszcze, jak z tobą rozmawiam o tym, że to działa tak, że jak my wreszcie właśnie stawiamy się do tego życia, jak zaczynamy się uśmiechać, nie marudzić na pogodę, na ludzi, na coś tam, tylko zaczynamy się uśmiechać do tego życia, zaczynamy się stawiać do życia, to ten wszechświat zaczyna nam po prostu oddawać i współpracować z nami. Dokładnie. Niesamowite, kochana. No dobrze, czyli to była twoja przemiana, ale mówisz, Kasiu, że łączysz kobiety w osiąganiu szczęścia i życia na pełnej petardzie. Domyślam się, że to jest tak, że skoro to sama odkryłaś, to chcesz się dzielić tym po prostu z innymi. Powiedz, jak to robisz? Wiesz co, Justynko, powiem ci tak. Nie wiem, coś takiego jest podobno we mnie, że motywuje ludzi. I chyba to tak jest, że jak widzę kobietę, która stoi gdzieś na skraju jakiejś decyzji, na skraju swojego życia, jakichś przełomów, to ja po prostu mówię, hej, mała, ale co ty tak spuszczasz nos, głowa do góry, cycek w górę, idziemy do przodu, to nie ma się co martwić. No dobrze, może nie będzie tak, może będzie inaczej, może na początku będzie trudniej, bo jak wiemy, każda zmiana jest obarczona jakimś takim marginesem trudności, nowych rzeczy, których się uczymy, ale z drugiej strony to nas naprawdę pięknie może rozwijać. I rzeczywiście wokół mnie, no jakby joga też skupia większą ilość kobiet, ćwiczenia fizyczne, te akurat, które ja prowadzę również, a ponieważ robię to przez 25 lat, więc tych kobietek jest wokół mnie całe mnóstwo, które zresztą naprawdę są w bardzo różnym wieku, w różnych sytuacjach życiowych i to, co jest piękne, to to, że ja zawsze namawiam dziewczyny do dzielenia się, nie zamykania się w czterech ścianach, nie zamykania się w sobie i nie mówienia, ojej, mam problem, ale się wstydzę, tylko rozmawiania o tym, dlatego że to nam daje łączność ze światem. I no właśnie to, co też Justynka powiedziała, że ten świat potem jest w stanie nam pomóc, a jak się zamykamy, no to niestety nie da rady. Więc jak na każdym kroku, przy każdej spotykanej kobiecie w moim życiu, jeżeli wyczuję, że ona rzeczywiście ma taki moment zawahania, że jest taka zagubiona, a to bardzo widać, to też bardzo widać szczególnie na jodze, kiedy te emocje, ten sposób odbioru emocji osób, z którymi przebywamy, jest bardzo wysoki. I wtedy możemy do nich docierać. Zaczynamy od praktyki, zaczynamy od rozmów. Ja mam też fajnie, bo na sali mogę mówić różne rzeczy nieimiennie. Więc jeżeli czuję, jeżeli wiem, jeżeli nie wiem, no jakoś coś się wydarzyło, to mogę opowiadać o tym w trakcie praktyki i dawać tym kobietom takiego powera. I to jest chyba fajne. No strasznie to lubię w swoim życiu i w swojej pracy, że mam takie narzędzie, że mogę wspierać nawet wtedy, kiedy te kobiety są jeszcze trochę zamknięte, kiedy się wstydzą, a potem często podchodzą i zaczynają rozmawiać, i zaczynają się otwierać, i zaczynają mówić. Więc to jest fajne. I staram się właśnie jak najwięcej tych kobiet zabierać ze sobą i mówić, słuchajcie, to jest. Ale też wiele kobiet mi powiedziało, ponieważ naprawdę ten kryzys z Robertem był dość mocny i długi. Robciu, ściskam cię, bo wiem, że oglądasz. To też pamiętajmy o tym, że same jesteśmy bardzo dobrym wzorem do tego, żeby pokazywać ludziom, że wiele rzeczy można. I też często, bardzo często słyszę, że mówią do mnie, Jezu, ale ty tak, ty jesteś w ogóle niewiarygodnie silna i robisz różne rzeczy i zmieniłaś, no to jak ty możesz, to ja też mogę. Więc to jest super. I no, jeżeli odpowiedziałam na pytanie, to chyba to jest to, że sama próbuję żyć tak, jak namawiam do tego inne kobiety, bo jeżeli jesteśmy nieszczere w tym, co robimy i żyjemy zupełnie inaczej, to myślę, że to nie trafia. To jest okłamywanie. Ja nie lubię czegoś takiego. Bądźmy po prostu tym, o czym mówimy. A to wymaga odwagi, zdjęcia masek i takiej, ale wiesz, odwagi to jest taki paradoks, odwagi bycia sobą. Ale wiesz, Kasiu, jak mówiłaś o jodze, ja akurat na przykład nie wiem dlaczego, bardzo się
opieram, jodzę, medytuję, to będzie szybko efekt, ja tam nie lubię, bo ja zaraz usypiam, no ale może kiedyś przyjdzie na mnie czas. Ale wiesz co, kiedyś w moim życiu wydarzyło się coś takiego, że poleciałam do Tel Awiwu na ślub mojej przyjaciółki. Tam w ogóle cała oprawa tego ślubu i tego wesela, całego tego wydarzenia była niesamowita. I między innymi dzień przed ślubem miałyśmy zaplanowane z grupą przyjaciółek mojej Debbie, Amerykanki z całego świata, właśnie jogę na tarasie z widokiem na morze, no wiesz, coś obłędnego. Więc samo to wydarzenie już było cudowne. Natomiast ja wtedy po raz pierwszy zderzyłam się z taką jogą, która była inną jogą, taką jogą, o której ty mówisz, niż ja sobie dotychczas wyobrażałam, bo jak ta trenerka zaczęła mówić, wyobraź sobie, ona mówiła po angielsku, więc też tak wiesz, create yourself, open yourself, you can do whatever you want to do. Ona tak pięknie mówiła, to było, wiesz, to było dla mnie tak wzruszające. To ja dzisiaj mam dreszcz, to było tak poruszające, że ja już się nie przejmowałam tym, że ja nie potrafię się zgiąć i że tam jestem kompletnie nierozciągnięta. Tylko do mnie tak bardzo trafiały te słowa wtedy, kiedy ona mówiła, masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz, otwórz się na świat, otwórz się na życie i być może to jest to, o czym ty mówisz, i to jest przepiękne, że tak jak mówisz, nawet nie trzeba podejść, bo nie każdy będzie na to gotowy, podejść i osobiście powiedzieć, wiesz co, kochana, ty może tutaj powinnaś popracować nad tym i nad tym, prawda? Tak jak ja style coach, nie podejdę do nikogo, do żadnej kobiety na ulicy i nie powiem, wiesz co, kochana, zmień tą marynarkę na zieloną, bo w czerwonym już nie jest do twarzy, ale jak wyjdę i będę mogła mówić do ogółu, to może ktoś weźmie sobie wtedy dużo łatwiej coś, czego potrzebuje w danym momencie. Tak. No piękne, kochana. Piękne, zaciszę jogi, daleko mam do ciebie, no daleko. Po prostu, no, ale ja myślę, że Justynka, nasze drogi się cały czas gdzieś przemijają. Ja mam tyle osób, które znają ciebie i z którymi naprawdę przebywasz i masz kontakt, że to jest niewiarygodne. Więc nasze drogi też w pewnym momencie się zamkną, zobaczysz. Kochana, dawać przykład sobą, że można, to jest też coś takiego, co sobie zapisałam, wiesz? Dawać przykład sobą, że można, to jest cudowne po prostu. Robię to dla siebie przede wszystkim, zmieniam swoje życie, odkrywam swój potencjał, ale jeszcze dawać innym, inspirować innych, ile ja mam też takich kobiet, o których ty też mówisz. Mnie się wydaje, że nic takiego nie robię, a one przychodzą i mówią, Boże, po prostu jeżeli ty możesz, to ja też może mogę. I ty jesteś, Kasiu, taką osobą, jak ja patrzę na twoje filmiki, jak ja patrzę na twoje wystąpienia i te wszystkie, wiesz, po prostu twoje szpagaty, podziwiam, ale też przede wszystkim twoje słowa, twoją energię, twój uśmiech, to myślę sobie, o kurczę, jak ta dziewczyna, mimo że pada i jest po prostu do bani, ona idzie i się uśmiecha i mówi, i ode mnie zależy ten dzień, to znaczy, że ja też mogę. Piękne jest. Kasiu, ale powiedz, kochana, czy to jest jakaś misja twoja? Dlaczego ty to robisz? Dlaczego? Bo robisz to dla siebie, mogłabyś zatrzymać to wszystko, to szczęście i te odkrycia dla siebie, a jednak dzielisz się tymi odkryciami z innymi kobietami. Powiedz, dlaczego? Ja myślę, że każdy z nas też rodzi się z jakimś tutaj zadaniem na ziemi i jak obserwuję swoje życie, to właśnie myślę, że to jest moja misja, którą tutaj przyszłam spełniać, żeby ciągnąć tych ludzi, ciągnąć kobiety do działania i do zmian, żeby się tego nie bały. Czy to jest misja? Zdecydowanie tak. I znowu wracam, wiem, że do tego jednego punktu, ale ona się bardzo mocno uaktywniła w momencie, kiedy ja zaczęłam sama siebie czuć, czyli właśnie wtedy, kiedy trochę nasze drogi z Robertem się rozeszły i zaczęłam patrzeć na siebie w zupełnie inny sposób i w końcu zauważyłam tą małą Kasię, która w tym całym dniu, gdzie są dzieci, dom, mąż, rodzina, praca i wszystko, co nas otacza i co jest normalną jakby rzeczą i to musi być, ale zauważyłam tą maleńką Kasię, która gdzieś tam jest na samym końcu za lodówką, z, nie wiem, pralką, odkurzaczem jeszcze stoi tam gdzieś daleko i niewiele o niej wiem tak naprawdę na ten moment. I właśnie poczułam, że że z każdej opresji jest wyjście, że z każdej sytuacji jest wyjście, że każda, nawet choroba, oczywiście choroby nas pokonują, ale jeżeli poddam się na starcie z różnymi założeniami, to nie osiągnę nic, to w zasadzie już będzie koniec, tak? A jeżeli idę do przodu, jeżeli właśnie walczę o siebie, wstaję codziennie z takim nastawieniem, że jest super,
to życie będzie się toczyło zupełnie innym kołem. Zdecydowanie jest to misja i mam nadzieję, że uda mi się dotrzeć do jak największej ilości kobiet i powiedzieć im, słuchajcie, da się. Ja naprawdę jak te drogi z Robertem się rozeszły, to byłam w bardzo złej sytuacji, ponieważ Robert jest zawodowym sportowcem, w związku z tym jego dużo nie było. Ja musiałam zejść trochę z pracy zawodowej, w związku z tym wiadomo, że finanse inaczej się rozkładały. I nagle okazało się, że ja po tych 20 latach pracy, no tak niewiele mam w tym koszyczku swoim, takim swoim, tak? I okazało się, że jakby tak na przykład mi odciąć wszystko i zostałabym tylko na swoim, no to będzie krach. I oczywiście mogłam położyć się i płakać i użalać, Boże, jakie to życie jest niesprawiedliwe, tyle lat razem i w ogóle, a tu nagle sama, ale mogłam też zakasać rękawy i powiedzieć, okej, dobrze, teraz jest taka sytuacja i pomyślmy, co możemy zrobić. W ogóle taką radą, którą bym się chciała podzielić bardzo, to jest to, że dziewczyny, jak patrzycie na jakiś problem, nie koncentrujcie się na problemie. Skoncentrujcie się na tym, co możemy zrobić, żeby ten problem rozwiązać. Sama to kiedyś przerabiałam. Jak pojawiał się problem na moim życiu, to było, o Boże, no teraz, no jeju, no i to nie dam rady. Zmieniłam zupełnie sposób rozumienia. No dobra, jest problem, mamy tak. Możemy z tej sytuacji wyjść w ten sposób, w ten albo w ten. Potem sobie zadaję pytanie, co jest dla mnie najważniejsze i idę. Ale już odpowiadając na twoje pytanie, zdecydowanie jest to moja misja. Tak czuję głęboko w serduchu, tak chcę mobilizować kobiety i mam nadzieję, że one to czują, kiedy się spotykamy i rozmawiamy na różne sposoby, że tak chcę. Chcę pokazać, że dużo możecie. Wiesz, Kasiu, odkrycie w ogóle, czym jest misja i po co my tutaj jesteśmy na tym świecie, jest kolejnym, bo nie mogę powiedzieć, że jedynym największym, jednym z największych odkryć w moim życiu. I wierzę absolutnie, że każda z nas przyszła tutaj po coś. Można to nazwać misją, nie misją, zadaniem, celem, nieważne. Jesteśmy tutaj po coś i jakie to jest wspaniałe zadanie, żeby sobie wrzucić po prostu, mówiąc kolokwialnie, takie pytanie na dzień dzisiejszy do głowy, jaka jest moja misja, po co ja tutaj w tym życiu jestem, bo muszę ci powiedzieć również z własnego doświadczenia i tak ogromnie się cieszę, że mogę to powiedzieć, że to odkrycie odmieniło moje życie na zawsze, odmieniło każdy dzień, odmieniło moje myślenie, moje w ogóle, wiesz, funkcjonowanie na co dzień, po co ja tutaj jestem. Nie po to, żeby iść do korporacji, z całym szacunkiem do korporacji, bo być może ktoś ma misję bycia w korporacji, po prostu. Ale to było takie, wiesz, takie jak ja sobie patrzę na to z perspektywy czasu, to było takie nie moje życie, a dzisiaj wreszcie jest moje, bo ja odkryłam, po co tu jestem. Nie jestem po to, żeby być, robić coś, czym się w ogóle nie fascynuje, żeby tam się zmuszać i z bólem brzucha chodzić codziennie do pracy. Jestem tutaj po to, żeby robić takie piękne rzeczy, na przykład jak dzisiaj spotkanie z tobą. Ja jestem tu po to. Odkrycie to jest odkrycie, które zmienia po prostu całe życie. Także myślę sobie tak, że to jest niesamowite, że to odkryłaś i życzę tutaj, kochane, widzę, że tutaj sporo osób z nami, żebyście odkryły również taką misję, tak naprawdę powołanie, po co my tutaj, po co wy jesteście na tym świecie. Witam Iwonkę, Agę, Magdę, Anię, Violetę, tutaj Aga von Falke, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam tutaj, o, Kasia, niesamowita autentyczność, kobieca mądrość bije od ciebie. No. O, dziękuję, kochana, bardzo. No my to po prostu wszystkie czujemy. Kasiu, a jakbyś sięgnęła trochę pamięcią, ponieważ poznajesz mnóstwo kobiet, masz z nimi styczność, czasami na sali, czasami bliżej, czasami pewnie indywidualnie, czasami, nie wiem, mailowo, czy poprzez działania w internecie. Pamiętasz taką historię kobiety, która dzięki temu, co powiedziałaś, co zrobiłaś, dałaś sobie przykład sobą, czy jakimiś poleceniami, zaleceniami, radami zmieniła dzięki tobie swoje życie? Masz taką historię? Justynko, całe mnóstwo. Całe mnóstwo. No chociażby chyba taki największy zauważalna dla mnie zmiana to była, kiedy moja długoletnia podopieczna, będąc na bardzo wysokim stanowisku właśnie w korporacji, czyli mając naprawdę takie stabilne życie na bardzo wysokim poziomie, ale też mama samotnie wychowująca dzieci, czyli wiesz, też takie poczucie wielokrotnej odpowiedzialności, bo to jest zupełnie inaczej, kiedy się ma jeszcze kogoś pod opieką. Któregoś dnia przyszła do szkoły i mówi, wiesz co, ja to jednak rezygnuję z tej pracy i będę nauczycielem jogi.
I rzeczywiście tak się wydarzyło. Oczywiście to ten nauczyciel jogi rozwinął się na wielu płaszczyznach, zrobiła studia, poszła na studia kobieta, no myślę, że wtedy już miała ponad 50 lat, poszła na studia, zrobiła studia z dietetyki, zajmuje się, w tej chwili pracuje w Centrum Zdrowia Dziecka, zajmuje się żywieniem dzieciaczków, prowadzi zajęcia jogi, zajmuje się taką częścią właśnie odnajdywania też siebie. Podziwiam ją do dnia dzisiejszego, bo jej odwaga również mnie, no tak prosto mówiąc, zaimponowała, że ona po prostu tak z dnia na dzień podjęła taką decyzję. Oczywiście nie rzuciła tej pracy z dnia na dzień, ale uruchomiła proces, który pozwolił jej na wyjście. Początki nie były łatwe, bo to wiem od niej. Było no, ciężko rozwinąć coś nowego zupełnie od podstaw, ale dziś jest szczęśliwą, spełnioną kobietą absolutnie. Płynie dalej tak, jak płynie, a być może jest jeszcze szczęśliwsza, bo no właśnie, bo płynie po swojemu. Druga z kolei wiele lat po ślubie i zupełnie inne światy z mężem, zupełnie brak porozumienia, rozmowy i właśnie jak się okazało, że ja zaczęłam robić różne porządki w swoim życiu, to nawet Kaśka może, a ja nie? Też będę robiła i zrobiła porządek. Są szczęśliwym małżeństwem, nic się nie wydarzyło wielkiego, ale postawiła pewne zasady, zmieniła swoje życie. Mąż oczywiście zaczął współpracować, jak zrozumiał, co się dzieje i jest pięknie, jest cudownie. Mnóstwo dziewczyn, które pokończyły kursy nauczycielskie, no bo to jest akurat mój kierunek jogi, które pociągnęły za sobą ogromne zmiany w całym życiu, więc tych dziewczyn jest naprawdę bardzo dużo i to mi daje chyba taką siłę, Justynko, że rzeczywiście to, co mówię, to, co robię, to, co one widzą we mnie, to działa, że to nie jest takie, że ja sobie wymyśliłam, że a to może ja dzisiaj będę, tylko to jest takie serducha, takie naprawdę, słuchajcie dziewczyny, no trzeba trochę przejść, trzeba trochę być przeczochranym przez życie, trzeba znaleźć się w różnych sytuacjach, żeby wiedzieć, o czym się mówi. Ktoś, kto żyje na takiej płaszczyźnie i udaje, że się w życiu właśnie nic konkretnego nie dzieje, wielkie szczęście albo wielkie nieszczęście, w zależności od tego, jak sobie świat wykreujemy, to nie doświadcza tego i nie rozwija się. Właśnie te różne sytuacje dają nam takie emocje, które mogą działać. Więc są i rzeczywiście robią dziewczyny takie skoki, takie zmiany, że jakbym nie widziała i nie znała, to nie wiem, czy bym do końca uwierzyła. To jest niesamowite, wiesz, bo bardzo często ja też słyszę od moich kobiet, które się do mnie zgłaszają, że one się właśnie boją zmian również dlatego, że boją się, że jak one się zmienią, to zmieni się całe otoczenie i na przykład mąż. I wcale tak nie musi być, wcale tak nie musi być, bo później się okazuje, że mąż jak widzi, jak my się bardzo mocno zmieniamy i chcemy iść do przodu, mąż nagle się budzi, bo mamy różne momenty w życiu, tak jak mówisz, Kasiu, tak? Każda z nas wie, co to jest kryzys, jeżeli jesteśmy w małżeństwie przynajmniej kilka lat, to tych kryzysów większe bądź mniejsze po prostu są. Ale to wcale nie musi się kończyć jakąś wielką rewolucją, rozwodem i w ogóle budowaniem życia na nowo. Budowaniem życia na nowo, tak, ale cały czas może być w tym samym miejscu, z tym samym partnerem, ale na innych zasadach, kiedy my poznajemy tak naprawdę siebie bez masek, bez udawania, kiedy mówimy o wartościach, kiedy mówimy wreszcie głośno o tym, co dla nas jest ważne i dwie osoby chcą słuchać i stawiają się do tej pracy, do tego życia, to naprawdę może być pięknie. Absolutnie. Mówisz też o kobiecie, która lat 50 rzuciła korporację i wiesz, to ja mam znowu dreszcze, bo ja miałam lat 32, urodziła się moja Nataszka i ja wychodziłam z korporacji, ze stanowiska menadżerskiego, z samochodem służbowym, z świetną pensją i tak dalej. I wychodziłam, no tam były różne takie nieciekawe historie, ale to nie ma dzisiaj najmniejszego znaczenia, ale też wtedy słyszałam, co ty po prostu zwariowałaś tak późno, masz już 32 lata i teraz z menadżerskiego stanowiska idziesz co i będziesz stylistką? No przecież to jest wstyd. To jest niesamowite, wiesz, jak my postrzegamy właśnie, że sukces to jest taki amerykański po prostu, jak to się mówi, dream, taki sen, że ja korporacja, samochód służbowy, fura, skóra, komura, pieniądze, nie wiadomo co, a później się okazuje, że każda z nas, Kasiu, tak naprawdę ma prawo, wręcz obowiązek dzisiaj mówię, do tego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czym dla mnie jest sukces, bo dla mnie największym sukcesem właśnie było to, że ja kiedyś sobie odpowiedziałam na pytanie, co ja chcę w życiu robić i 8 lat już tak jestem i wcale to nie było jakieś dziwne, to po prostu było moje, że chciałam być stylistką, później style coachem, a dzisiaj piszę książki, robię piękne rzeczy, które po prostu mają dla mnie sens.
To jest niesamowite, że to tak naprawdę nigdy nie jest za późno na podjęcie tej decyzji, jeżeli my czujemy, mamy lat 40, 30, 60, 50, nieważne, czujemy, że to naprawdę nie jest to miejsce, w którym chcemy być, to przyszedł czas na zmiany. Małymi krokami, Kasia, czy rewolucja? Tak, jak? Zdecydowanie. Jeszcze raz? Małymi krokami, czy rewolucja totalna? Wyrzucamy wszystko do góry nogami? Tutaj dodaję dowolne narzędzie. Tu można, zależy jak kto lubi. Ja jestem wicher, więc ja robię wielkie kroki. Ale jak ktoś woli malutkimi krokami, super. Byleby iść za głosem serca. Byleby iść i nawet jeżeli bardzo się boimy, to zawsze mówię o tym malutkimi krokami, najmniejszymi, nawet wiesz, tak jak mówimy o treningu, Kasiu, nie chce ci się biegać, ale czujesz, że nie wiem, no że przyszedł taki czas, kiedy już tak się źle ze sobą czujesz, kiedy masz ogromną nadwagę, źle się odżywiasz, patrzysz i po prostu czujesz codziennie, że jest źle, nie musisz zacząć biegać maratonów od jutra, ale jak dzisiaj wyjdziesz na 15 minut na szybszy spacer, to już będzie coś, to już będzie coś. Najważniejsze, żeby postawić ten pierwszy krok. Zdecydowanie tak. I ja w ogóle nie jestem zwolenniczką zwracania się hura na cokolwiek, bo wtedy szybko ten zapał spada i nic z różnych rzeczy nie wychodzi. Nie dotyczy to tylko sportu, ale różnych działań w naszym życiu. Tak, absolutnie. Kochana, ja jestem style coachem, to już wiesz. Właśnie sobie te 8 lat wymyśliłam, tak, że będę stylistką, że będę tam biegać po sklepach i kupować ubrania. Wiesz, to tak osoby, które były tym bardzo zaskoczone i negowały ten pomysł, właśnie mi tak mówiły, tak, że to w sumie takie, no ale wyobraź sobie, jak będziesz miała 50 lat, nadal będziesz chodziła po sklepach. Ja mówię, ja nie wiem, ja nie potrafię sobie wyobrazić, co będzie, jak będę miała 50 lat. Ja wiem, nawet nie muszę sobie wyobrażać, że w tym momencie się źle czuję sama ze sobą, to nie jest moje życie, koniec. Tak? I to był taki ogromny, no jak to się mówi, motor, tak? Taki napęd do tego, żeby coś zmieniać w życiu. Ja cię chcę w związku z tym, kochana, trochę podpytać o twój wizerunek, bo ja też robię różne cuda, widzisz, tak cię zaczynało, po prostu od przeglądów szaf i od wspólnych... Dzisiaj między innymi robię cudowne kursy online, to też pandemia, po prostu dziękuję, jeszcze raz dziękuję. Dała mi ogromne możliwości i to jest takie potwierdzenie tego, co ty mówisz, Kasiu, tak, że w każdym kryzysie, w każdej trudnej sytuacji, zależy jak na to spojrzymy. Ja dziękuję, bo otworzyły mi się oczy i nowe możliwości, między innymi właśnie zaczęłam robić cudowne kursy online, takie stylowe, odkryć styl swojej duszy. I dlatego też chcę ciebie zapytać, jak to jest z tym twoim stylem? Wiesz, ja sobie tak patrzę na ciebie i tak już próbuję. Wiem, że jesteś ciemnym typem, ale czy jesteś jesienią, czy zimą, to nie wiem. Powiedz, kochana, powiedz, bo ja wiem, że ten sport u ciebie, ta joga mają ogromne znaczenie, ale to, jak wyglądasz, Kasiu, ma jakiekolwiek znaczenie? To przekłada się twój wizerunek na to, jak ty czujesz się codziennie? Powiem ci, Justynko, znowu bardzo szczerze, ja jestem takim trochę, znaczy teraz to już się zmieniło, ale jak ja kończyłam kurs nauczyciela jogi, to bardzo dużo osób uważało, że jeżeli jesteś w jodze, to musisz chodzić w odpowiednich szatach, odpowiednio się odżywiać, odpowiednio się zachowywać. Takie osoby z daleka się widziało, że one mają jak coś do czynienia z jogą i tak dalej. Ja byłam od zawsze wywrotowcem i uwielbiam czerwoną szpinkę, uwielbiam szpilki, uwielbiam dbać o siebie, stroić się, chodzić w pieckach i po prostu jestem taką kobietą z krwi i kości. I chciałam powiedzieć, że nasze ciało jest przecież świątynią naszej duszy, naszej emocji, naszego serca, więc jak ja mogę nie dbać o to, co jakby jest na zewnątrz, tak jakby, no nie wiem, no nie dawać takiej pięknej podstawy do tego, żeby tam wszystko rozkwitało. Więc ja jestem totalnym wywrotowcem, ale jestem za to typową kobietą, uwielbiam ciuchy, uwielbiam biżuterię, uwielbiam kosmetyki. Jedyne, co, z czego się bardzo cieszę, bo kiedyś kupowałam tego tony, rzeczywiście, a w tej chwili moja moda jest zdecydowanie zrównoważona, znaczy moje wydatki na modę są zdecydowanie bardziej zrównoważone. To znaczy, że zauważyłam, że trzech szaf nie potrzebuję, wystarczy mi jedna i te zakupy, które robię zdecydowanie bardziej świadome, konkretne, docelowe, więc to jest zupełnie inna jakby moda, ale rzeczywiście
Oczywiście śledzę Cię też cały czas, uwielbiam wszystko, co związane z patałaszkami, dodawaniem, odejmowaniem. Uważam, że w ogóle strój dodaje nam wielu rzeczy, tak? Takie kolory dają, no jest psychologia koloru przecież, który działa, oddziałuje na to, jak się czujemy, jak wyglądamy, jakie emocje wzbudzamy u innych ludzi, więc to, no, to jest, masz przepiękny, uważam, przepiękną pasję przede wszystkim, teraz już zawód i to jest dziedzina, która może bardzo wiele kobietom pomóc i bardzo wiele jakby daje, więc jak najbardziej, już tylko dwoma rękoma, dwoma nogami znowu się podpisuję. Kochana, ja właśnie w tej czerwieni bardzo często Cię widzę, a chodzisz w czarnym, Kasia? Lubisz czarny kolor? Uwielbiam czarny. Uwielbiam czarny. Mam trochę, wiesz, to jest ten kałamany, ten czarny, bo tak, z jednej strony wiem, że czarny jest taki jednak, no, gdzieś tam jest bardzo elegancki, ale jest jednak takim ciężkim kolorem, no, jest smutnym kolorem, a ja po prostu uwielbiam go. Ja się bardzo dobrze w nim czuję. Nawet ostatnio stwierdziłam, że chyba biel, czern to są kolory, które dominują w mojej szafie, ale nie z racji wyszczuplania i tak dalej. Ja po prostu go lubię, mnie on nie przeszkadza. Aczkolwiek rzeczywiście jak był taki czas, kiedy no na przykład w ciążach czy po ciążach, kiedy kobieta czuje się jednak trochę gorzej ze sobą, bo zmienia się nie tylko jej ciało, ale też emocje, jest więcej hormonów, więc jesteśmy zupełnie inne, to wtedy sięgałam po kolory. Ale nie dlatego, że mówiłam sobie, a teraz się ubiorę w kolor, tylko dlatego, że gdzieś we mnie była taka potrzeba niebieskiego, czerwonego, takich kolorów. Więc to jest dla mnie też taka obserwacja, ciekawość. A robiłaś, kochana, kiedyś coś, miałaś do czynienia na jakichś warsztatach, byłaś jakiejś stylistki, robiłaś jakąś analizę kolorystyczną, typ sylwetki? Robiłam kiedyś, ale pod kątem, Justynko, makijażu. No to wyszło, że jestem zima. Jesteś, myślę, że tak. Ale tu się patrzy mocno dla mnie, wiesz, pomimo wszystko lepiej się w nich czuję, nawet sama. Tak, ale jesteś takim, ty masz, Kasiu, opalasz się na brązowy taki kolorek, czy bardziej na czerwony? Nie, na brązowy, ale ten brązowy, wiesz co, ja go nazywam takim brudnym trochę, bo on nie jest taki, moja siostra ma zupełnie inny, taką czekoladę bardziej, a mój jest taki bardziej brąz przełamany szarością. Mm-hmm. No właśnie, ale jak patrzę na Ciebie, no bo absolutnie jesteś ciemnym typem kolorystycznym, czyli możesz być ciepłą jesienią bądź zimną zimą, ale właśnie myślę, że możesz być takim typem latynoskim właśnie, mimo że jesteś chłodna, to jednak płynie w Tobie gorąca krew i ta właśnie to ciepło tej takiej karmelowej opalenizny absolutnie też u Ciebie widzę. No bardzo, po prostu bardzo taki wyraźny, nie dość, że masz charakter i moc po prostu taką w sobie, to do tego jeszcze bardzo masz taką urodę zdefiniowaną i ta czerń Ciebie kocha i Ty czerń kochasz dlatego, że ona jest po prostu Twoja, bo ona jest ciemna, bo ona jest mocna, taka jak Ty. Ja, wiesz, ja nawet jak sobie patrzę teraz, wiesz, na nas dwie, to ja jestem taka bladziutka, jestem taka mało widoczna, mimo że też mam czerwień na sobie, a ta czerń dla mnie to już po prostu totalnie, wiesz, ona mnie tak obciąża, taki typ, taki słowiański trochę urody, jaki ja prezentuję, ta czerń dla nas bardzo często jest po prostu zbyt obciążająca, a u Ciebie przy tej mocy tych włosów, tych, wiesz, wyrazistych oczu, oprawy, ona się po prostu z Tobą pięknie komponuje. Także no, pięknie, intuicyjnie też potrafisz sobie z tym radzić. No dobrze, kochana, zobaczmy, kto tutaj jeszcze z nami jest. O, witam jeszcze kolejne osóbki tutaj się zgłaszają. Boże, moje cudne kursantki, po prostu jakie to jest cudne, wiesz, jak one były, są i może jeszcze trochę będą. Cudownie jest Kasia. Witajcie. Pozdrawiamy. Tylko dziękuję za gościa, no po prostu ja też dziękuję, Kasiu, kochana. Jest Ilonka, jest Wiola, moja kochana, jesteście obie przecudne, no po prostu i ty, Wiolu, też jesteś przecudna. Tak, zdecydowanie, pozdrawiamy, ściskamy mocno. Bardzo, kochana, no dobrze, już tutaj prawie 40 minut jesteśmy, ale ja mam jeszcze, Kasiu, kochana, taki niedosyt, wiesz, my tak dużo, dużo właśnie o tym szczęściu, o poszukiwaniu siebie, o życiu, wprawdzie, kurczę, jesteś trenerką jogi, zobacz, do jakich my po prostu tematów przechodzimy, ja nie sądziłam, że to jest tak bardzo mocno powiązane, mam wrażenie, że cokolwiek byśmy nie robiły, to zawsze to się i tak sprowadza do nas, do odszukiwania siebie, do takiego powrotu po prostu do siebie. Jest mnóstwo kobiet, kochana, ja już tutaj, zobacz, przygotowałam sobie takie piękne pytanie na koniec.
jest mnóstwo kobiet i ja wiem, że one są, tak jak ty mówisz, to masz talent niesamowity do tego, na szczęście ja też coś takiego mam, że patrzę i widzę. I nawet często kobiety mówią, nie, ja jestem szczęśliwa, ja też tak mówiłam, ale po prostu widzisz, że po prostu pod tą powieką jest to oko, które wiesz, no po prostu mówi zupełnie coś innego, tak? I zgłaszają się do mnie kobiety, do ciebie się zgłaszają kobiety, które po prostu szukają najpierw tego zdrowia, tej jogi, być może u mnie stylu, ale później sprowadza się najczęściej to wszystko do jednego, one chcą być szczęśliwe. Kasiu, od czego zacząć? Od jogi? Od sportu? Co byś poradziła? Przede wszystkim, Justynko, od wstania z kolan. Wstańcie z kolan, otrzepcie kolana, podnieście głowę do góry, poprawcie swoją koronę i idziemy, dziewczyny, do przodu. To, co wam mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o ruch fizyczny, to już pomijając oczywiście figury, wagę, bo to u nas kobiet niestety jest no jakaś taka klątwa, która gdzieś za nami cały czas podąża, że musimy być takie doskonałe, a to jest nieprawda. Niedoskonałość jest piękna i cudowna. To jeśli chodzi o tą aktywność fizyczną, to powiem tak. Zdecydowanie jestem bardziej miłośniczką jogi, jeśli chodzi o takie działanie na kobiety, dlatego że w jodze pracujemy wielopoziomowo, uziemiamy, stawiamy na nogi, czyli dajemy takie wsparcie psychiczne, uwaga, przez wykonywanie pozycji, tam się nic nie dzieje, tam nie ma żadnego czary-mary, nie siedzimy, nie medytujemy, tylko ciężko harujemy, pot się leje i w ogóle i wyginamy się we wszystkie strony. Ale nauczyciel wie, jak poprowadzić sesję, żeby było większe uziemienie. Jak jest spadek energii, jest zła pogoda, to praktyką jogi możemy tą energię podnosić, podbijać troszkę. Więc ja jestem absolutnie zakochana w jodze, chociaż jak widzicie, albo nie widzicie, bo mnie jeszcze nie znacie, ale prowadzę różnego rodzaju formy ruchu. Mówię, bo to nawet nie czasami sport, tylko rekreacja po prostu. I to, od czego na pewno trzeba zacząć, to trzeba po pierwsze znaleźć troszkę czasu dla siebie, wyłonić. Pamiętać o tym, że jeżeli nie zadbacie o siebie, to nikt od was nie zadba. Dziewczyny, to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba sobie uświadamiać. Możemy mieć super przyjaciół, możemy mieć super męża, możemy mieć rodzinę wspierającą, ale jeśli wy zawalicie same ze sobą, to nikt za was tego nie zrobi. Czyli mamy dla siebie czas. Druga rzecz, szukamy sobie formy, którą lubimy. To może być pływanie, bieganie, to może być, nie wiem, jazda na koniu, to może być coś, co wam sprawia przyjemność, bo po pierwsze, będziecie to robiły, a nie uciekniecie po dwóch zajęciach, po drugie, będzie wam to sprawiało przyjemność, czyli właśnie będą te endorfiny, które dadzą wam pozytywny wydźwięk, a po trzecie, wychodząc do świata, wychodzimy do ludzi i zawsze wokół znajdzie się jakaś osoba, która może coś fajnego wnieść w nasze życie. Więc jeżeli chodzi o taką czystą strukturę fizyczną, to już tylko tak naprawdę mówisz, no ona na skutek ćwiczeń fizycznych pojawia się więcej endorfiny w organizmie, wyrzucamy stres, czyli takie podstawowe rzeczy, które generalnie możemy wyczytać wszędzie, ale ja wam powiem więcej, sport uczy dyscypliny, sport uczy charakteru. Właśnie to, co powiedziałaś, pada, nie chce mi się, ale wstaję i idę. I to się przekłada, dziewczyny, potem na każdy element waszego życia, nie tylko na sport. Ten sport jest narzędziem w waszych rękach, które daje wam potem przełożenie na całe życie. Jesteś w pozycji na jodze, która jest totalnie dla ciebie fatalna, wszystko cię boli, ciągnie, jest ci nie do końca fajnie, chociaż w jodze tego nie powinno być, bo powinno być dobrze, ale zdarza się, jakieś ciało przykurczone, zamknięte, to te początki są dziwne, ale trwasz. Czego cię to uczy? Że pomimo, że jest trudno w osiąganiu pewnych stopni, pewnych elementów w dążeniu do celu, w osiągnięciu jakiegoś założonego twojego celu, to jesteś. Nie schodzisz, tylko jesteś i dalej o siebie walczysz. I ja was do tego namawiam, że sport daje naprawdę dużo więcej niż to, co czytamy w tych pobieżnych artykułach, że chudniemy, mamy świetną figurę, świetnie się czujemy, bo endorfiny, bo to, bo to. On naprawdę daje takiego kopa życiowego. Cudne, to co powiedziałaś, wstać z kolan. Dla mnie to jest takie wielowymiarowe, wiesz, i myślę, że każdy może wziąć sobie z tego coś dla siebie. Ale wiesz, dla mnie właśnie też to jest takie niesamowite w ogóle zdać sobie sprawę wreszcie z tego, że ja jestem odpowiedzialna za swoje życie. Wstać z kolan, wstać z kanapy, z czegokolwiek, ale wstań, przestań obwiniać.
innych, nie wiem, dzieciństwo, jak mam jakieś kłopoty, są terapeuci, sama byłam na takiej terapii, jestem za nią ogromnie wdzięczna, żeby sobie pomóc, ale takie obwinianie i cały czas wrzucanie to ten, to on, to mąż, to mama, to środowisko, to pani w szkole, po prostu niczego nie zmienia. W pewnym momencie trzeba wstać z tych kolan, wstać z tej kanapy, wyłączyć to jak miłość i znaleźć te 20 minut. Ja też oglądałam, wiem co mówię, ale to jest 20 minut na to, że mogę wziąć jakąś książkę, iść do ciebie, Kasiu, na jogę, poznać jakichś ludzi, zainspirować się od kogoś, kto mi da troszeczkę tej energii, czy nawet iść na ten pierwszy trening. I ja to też potwierdzam absolutnie, ile razy mi się nie chce. O 5 rano jest ciemno już teraz, wiecie kochane, jest ciemno, ile razy mi się nie chce, ale wstaję i mówię, dlaczego ja to robię, bo jestem dla siebie ważna. Ja wiem, że jak odpuszczę raz, drugi, trzeci, to spadnę, ale jak nie odpuszczę, stawię się i pójdę, to ja wrócę, wiesz, można powiedzieć, ja dzisiaj po tych 6 kilometrach, 5-15 po prostu, Jezu, to jest strasznie szybko dla mnie. Ja wróciłam tak wykończona, ale jestem tak naładowana po prostu i wiem cały czas to, co mówisz, Kasiu, tak, że ja kocham siebie, ja to zrobiłam dla siebie, bo jeżeli ja tego nie zrobię dla siebie, nikt za mnie tego nie zrobi. I każdy dzień może być schrzaniony, a równie dobrze może być cudowny. Ta decyzja, że ja wstaję za sobą i stawiam się do tego życia, wstaję z tych kolan, jest absolutnie fundamentalna. Kasiu kochana, powiedz, czy jest jeszcze coś, o co ci nie zapytałam, co byś chciała jeszcze już tak na koniec powiedzieć dla nas wszystkich? Nie zadawaj mi takich pytań, bo będę mówiła jeszcze przez godzinę. Justynka, rozmawia się z tobą tak, że możemy nie kończyć, jeszcze kolejne godziny polecą. Ja cały czas się upieram przy tym, że dziewczyny, naprawdę jesteście ważne, nie dlatego, że coś robicie, tylko dlatego, że jesteście ważne, bo jesteście i żebyście koniecznie o tym pamiętały każdego dnia i że wy jesteście jakby najważniejsze, oczywiście nie tracąc miłości, czasu, opieki i wszystkiego dla naszych kochanych dzieci, mężów, domu, pracy, pasji, ale dbajcie o siebie i jak zadbacie o siebie, to zobaczycie, jaka moc, siła pójdzie wszechświat i wszystko wam będzie sprzyjało. Ja myślę, że to jest najważniejsze. Osadźcie się realnie, pokochajcie, znajdźcie sens i do przodu. Cudnie, Kasiu. Tutaj brawa, wielkie oklaski są od twojego męża i od nas wszystkich, kochana. Ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Jesteś dla was niesamowitym przykładem, wiesz, i tak bardzo to czuję i rozumiem i po kryzysach, czy małżeńskich, czy innych po prostu, po tym jak tracimy pracę, po tym jak nam się świat wali, jak musimy coś zmienić, to wszystko da się zrobić, jeżeli bardzo tego chcemy i czujemy jaki jest sens właśnie i ta misja naszego życia, to wszystko można zrobić. Ty jesteś niesamowitym przykładem, mam znowu dreszcze, Kasiu, cały czas po prostu przez nasze spotkanie mam takie niesamowite uczucie. Dziękuję kochana, że mimo takiego grafiku, ja wiem, że wczoraj do 21 pracowałaś, dzisiaj po prostu pędem po zajęciach, żeby tylko zdążyć, że znalazłaś czas na to, żeby się z nami sobą podzielić, Kasiu, my potrzebujemy takich kobiet, wiesz, ja też się potrzebuję i tak bardzo dziękuję, że jesteś, że chciałaś się podzielić, bo tak jak mówisz, my wszystkie jesteśmy ważne, my wszystkie jesteśmy wspaniałe i wartościowe. Jeżeli tak nie czujemy, to nie znaczy, że nie jesteśmy, znaczy, że jeszcze tego nie odkryłyśmy. I być może dzisiaj, dzięki temu, że tutaj się stawiłaś dla nas, być może nie jedna kobieta poczuje, że jak ona może, to może ja też mogę. I pójdzie i tam, nie wiem, podrepta chociaż troszkę, pójdzie na jogę, pójdzie cokolwiek dla siebie zrobi i zacznie, bo to od tej jednej małej zmiany tak wiele się po prostu w naszym życiu zaczyna. Zaczynają się dziać cuda. Kasiu kochana, z całego serca bardzo ci dziękuję. Cudownie mi było z tobą, rzeczywiście mogłybyśmy jeszcze tak, wiesz, mówić i mówić i mówić w nieskończoność, ale wiem, że też masz swoje plany, tu dziewczyny, ja też oczywiście. Serdecznie ci dziękuję za to, że znalazłaś czas, że byłaś z nami, kochana. Nie rozłączaj się jeszcze, proszę, ze mną, ja tutaj pożegnam już wszystkie osoby, które tutaj były z nami, na żywo, które później na YouTubie, czy tutaj, na fanpage'u, czy u ciebie, będą oglądały w swoim czasie. Dziękuję, kochane, za to, że jesteście. Dziękuję tobie, Kasiu. My się widzimy w poniedziałek na poniedziałkowym Kopniaku w dobrym stylu, które to jest takie wyzwanie, które rzuciłam sobie na cały rok, to już będzie, już nie pamiętam, który, chyba 38 raz w tym roku się widzimy. Także zapraszam serdecznie, Kasiu, i jeszcze raz, kochana, dziękuję, dziękuję wszystkim, do zobaczenia, a ja jeszcze, Kasiu, z tobą zostaję.